słowa i ich moc interesowały mnie od zawsze. Na początku było słowo, pewnie dlatego. W każdym razie od dosyć dawna fascynuje mnie ten temat, jak nasze słowa tworzą naszą rzeczywistość. Już 20 lat temu napisałam artykuł o tym, jak słowa funkcjonują w naszej rzeczywistości i jaka jest ich energetyczna siła. Przede wszystkim zafascynowało mnie takie pewne doświadczenie wykonane przez Instytut, chyba parapsychologiczny, we Lwowie. Tam sprawdzono doświadczalnie, w jaki sposób słowa przenoszą energię i czy w ogóle przenoszą. O ile pamiętam, badano nasionka rzeżuchy, które posadzono w doniczce, a następnie oczywiście była też doniczka kontrolna, a następnie dookoła tej pierwszej doniczki zebrali się ludzie tylko po to, żeby te nasionka przeklinać. Oczywiście przeklinali, wysyłali im tam złorzeczenia rozmaitego rodzaju i po pewnym czasie okazało się, że kiedy w kontrolnej doniczce rzeżucha sobie spokojnie wykiełkowała i rosła, to w tej, która była przeklinana, no nie pokazała się żadna roślinka, nie było żadnych kiełków. I kiedy po pewnym czasie rozkopano ziemię, wyciągnięto te nasionka, okazało się, że wyglądają, badane pod mikroskopem, tak, jakby zostały potraktowane dużą dawką promieniowania radioaktywnego. A przecież były traktowane w taki sam sposób, jak te nasionka, które znajdowały się w doniczce kontrolnej. Jedyna różnica to właśnie ten atak słowny, czyli te wszystkie przekleństwa i złorzeczenia, którym poddano tę pierwszą doniczkę. To bardzo ważne doświadczenie, ponieważ ono pokazuje, że w naszych słowach jest moc. Oczywiście można to obrócić w dobrą stronę i można przecież zamiast klątw wypowiadać błogosławieństwa, jak najbardziej. Ja zresztą robię to z ogromną przyjemnością każdego dnia i mam swoje ulubione powiedzenia i błogosławieństwa, na przykład tak jak to niech dzieje się dobro. W każdym razie, w tym laboratorium oczywiście badano to na różne sposoby i badano też takie nasionka, które dla odmiany błogosławiono i wtedy okazywało się, że one oczywiście nie tylko kiełkowały i wyrastały, ale jeśli na przykład było to jakieś zboże, to w kłosach było o wiele więcej pięknych, smacznych, dojrzałych ziaren niż w tych doniczkach kontrolnych. A zatem warto obdarzać siebie i innych dobrymi słowami. Dlatego też pozytywne myślenie, które promuję od wielu, wielu lat, ma tak naprawdę podstawę naukową. Już 20 lat temu, kiedy przeczytałam ten artykuł, stwierdziłam, że właśnie będę robić wszystko, żeby ci ludzie, którzy mnie czytają, słuchają, żeby mówili przede wszystkim pozytywne rzeczy. Ale oczywiście tu pokuszę się o jeszcze jedną historyjkę. Uwielbiam te historyjki, które pokazują, jak to działa w praktyce. Swego czasu uczęszczałam, no to pewnie też było z 20 lat temu, uczęszczałam na zajęcia z metody Silwy. Sam José Silva oczywiście już nie żyje od wielu lat, natomiast przekazał, zostawił taką historię ze swojego życia. Otóż kiedyś w czasie wycieczki na jedną z wysp leżących u wybrzeży Ameryki spotkała go taka przygoda, mianowicie trafił do wioski, w której leżał umierający człowiek. I ludzie, którzy tam mieszkali, powiedzieli mu, że ten człowiek umiera, dlatego że czarownik go przeklął. Czyli żadna choroba, żaden dramat, po prostu czarownik go przeklął. A wiara w siłę czarownika była tak potężna, że taki człowiek, jeśli został przeklęty, to po prostu kładł się do łóżka i umierał. I to rzeczywiście działało. Moc słów pięknie zaprezentował tutaj José Silva w ten sposób, że jakby posiłkując się tym, że jest właśnie jakimś tam autorytetem dla tych ludzi, że jest białym czarownikiem, bo tak się przecież tam przedstawiał, poszedł do chaty tego umierającego człowieka, stanął przy jego łóżku i powiedział: ja jestem potężnym białym czarownikiem, jestem silniejszy niż twój szaman, mam o wiele większą moc i dlatego ja mówię do ciebie w tej chwili: wyzdrowiej, wstań z łóżka i zupełnie nie pamiętaj tamtej klątwy.
I oczywiście słowo stało się ciałem. Ten człowiek wstał, przestał umierać, wyzdrowiał i jak najbardziej funkcjonował zupełnie normalnie. Tylko słowa, a jaka magia. Oczywiście tutaj one są połączone z ogromną wiarą, czyli ze stworzeniem takiego specyficznego przekonania. Przekonania, które kształtowało określoną rzeczywistość. Brzmi to jak anegdotka zapewne, natomiast tak naprawdę chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, żeby mieć świadomość, że słowa mają znaczenie, że to naprawdę działa tak, jak w naszych starych przysłowiach. Nie wiem, czy pamiętacie takie powiedzenie, że słowo wylatuje ptakiem, a wraca wołem. No właśnie, bardzo często z jednego słowa, jak z lawiny, jak lawina, potrącona jednym malutkim kamyczkiem, wypada mnóstwo dziwnych zdarzeń, dziwnych opinii, dziwnych sytuacji, o których nawet nam się nie śniło. Dlatego też warto uważać na to, co się mówi. Ale żeby tutaj nie straszyć i nie opowiadać wyłącznie takich dziwnych historii, chcę powiedzieć, że jest mnóstwo pozytywnych słów. Mnóstwo takich, które są nośnikami fantastycznej energii. Wiele osób powtarza, że jeśli będziemy pracować z takim słowem jak na przykład dobrobyt, lotos, szczyt, szczęście, miłość, dobro i wiele, wiele innych pozytywnych słów, wizualizując jednocześnie to, czego pragniemy, to przyspieszamy w ten sposób przyciągnięcie tego, o czym marzymy. Czyli niekoniecznie musi to być zaraz cała afirmacja, chociaż afirmacje też są dobre, bo jak pamiętamy, w afirmacjach nie ma negatywnych wyrażeń, są wyłącznie te pozytywne. Ale czasem wystarczy pracować z energią jednego pozytywnego słowa. I na koniec taka informacja, chyba najważniejsza w tym wszystkim. Mówiłam w poprzednim odcinku dotyczącym mocy słów o tym, że w momencie, kiedy się zdenerwuję, kiedy właśnie mam ochotę zakląć, to z reguły używam energii reiki. Ale jest coś, czego używam o wiele częściej i tu jest miejsce, żeby o tym powiedzieć. Mianowicie używam mantr. Ponieważ praktykowałam buddyzm, praktykuję go zresztą nadal, używam mantr buddyjskich. Mantry to też słowa, to dźwięki, ale dźwięki bardzo specyficzne. Dźwięki, które niosą w sobie niesamowicie silną i piękną energię. Moja ulubiona mantra z mojej linii, mantra Guru Padmasambhavy, która brzmi Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung, składa się z 12 sylab, które niosą w sobie 12 błogosławieństw. Oczywiście jest wiele pięknych mantr. Każdy z Was może wybrać sobie taką, która będzie mu bliska. Natomiast sięgnijcie do tego niezwykłego skarbca. Sięgnijcie do skarbca mantr, ponieważ one niosą w sobie niezwykłą moc. O tej mocy opowiem następnym razem.